Dzień dobry państwu, Kaszmolenda. Witam państwa bardzo serdecznie. A moim państwa gościem jest dzisiaj Rostov Kowalik, Radomski Samorząd Obywatelski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, no jest pan niewątpliwie specjalistą od pomników. Mhm. I będziemy mieli, no właśnie, co? Nowy pomnik, czy raczej jakiś monument? Jak to nazwać? Pomnik niewątpliwie pomnik Radomskich Lotników, bo. Trzeba pamiętać, że ostatnie prawie 100 lat jesteśmy związani z lotnictwem bardzo ściśle, a obecnie mieszka przynajmniej 12 tysięcy rodzin lotników, rodzin żołnierzy związanych z naszą obecną bazą, a wcześniej z wieloma jednostkami. Mhm. I gdzie ten pomnik będzie zlokalizowany, proszę opowiedzieć? Na Rondzie Narodowych Sił Zbrojnych, czyli na Rondzie, Rondzie Warszawskim. Tak. tak, jest wjazd do Radomia reprezentacyjny. I to będzie najbardziej y, największą atrakcją naszego miasta i takim punktem reprezentacyjnym. No, póki nie będzie zamku, oczywiście. Myśli Pan, że większych atrakcji już nie będzie? Jak ten, jak, jak ten pomnik? To myślę, że nie, ponieważ to będzie konstrukcja jedyna taka na pewno w Europie. E, z branży ludzie mówią, że jedyna na świecie. E, I niewątpliwie będzie to taka nasza wizytówka. I niewątpliwie będą przyjeżdżali ludzie zobaczyć i zrobić sobie zdjęcia. Chociażby. A jak to będzie wyglądało? W rozlocie cztery iskry, nasze cztery iskry. Przypomnę, że konstruktorem był Radomianin, honorowy obywatel naszego miasta, królewskiego, Tadeusz Sołtyk, TS-11, czyli Tadeusz Sołtyk-11 konstrukcja. I te samoloty generalnie latały w Radomiu i w, na lotniskach podległych Radomiowi. To już nie wspomnę piątej oficerskiej szkoły naszej lotniczej, później szesiąty półszkolny. Samolot szkolno-bojowy TS Iskra głównie służył właśnie szkoleniu, ale no też był, że tak powiem uzbrojony, więc mógł być wykorzystywany również w konfliktach. Mhm. Czyli to będzie taka scena jak na Show, kiedy się rozchodziły, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Górny samolot na wysokości 16,5 metra, czyli około piątego piętra, dolny na wysokości 5,5 metra, no i dwa boczne w związku z czym to będzie bardzo okazała konstrukcja. I to wszystko na metalowej, właśnie jakiejś konstrukcji? Będzie. Wszystko na metalowej konstrukcji. Dzisiaj podczas konferencji prasowej dokładnie opowiemy o tym, ponieważ no tutaj nie ma czasu, żeby te szczegóły pokazywać chociażby. No, natomiast jest to ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego że to trzeba wziąć pod uwagę stuletnie wiatry. Przypomnę tylko, że taki samolot o rozpiętości 11 metrów skrzydeł to jest niejako żagiel, więc cztery takie żagle na dużej wysokości, więc mogą powodować różne Zawirowania powietrza w tym miejscu, więc konstrukcyjnie to jest bardzo skomplikowana rzecz. A czy to już jest dopracowane właśnie konstrukcyjnie? Jest ten projekt już tak pod względem właśnie tego bezpieczeństwa tu, zakończony? Tutaj, czy? Konstruktorzy, tutaj konstruktorzy nad tym intensywnie pracują, dlatego że ścierają się dwie, trzy koncepcje, właśnie jak najlepiej i niedrogim kosztem umieścić te samoloty na tej konstrukcji. E, przypomnę tylko, że niektórzy, czy powiem, że niektórzy e, konstruktorzy twierdzą, iż tyle ile w górę, e, to żeby była przeciwwaga tyle w dół, czyli trzeba by 16,5 metra. Niektórzy konstruktorzy na szczęście tak twierdzą. E, natomiast musi być to jeszcze oprócz tego, że wytrzymała, to i elastyczna, bo to przecież będzie pracowało, a bezpieczeństwo w tym miejscu jest bardzo istotne. Jest kluczowe. No, no, poruszył sam Pan temat finansowania. Ile to będzie kosztowało i kto za to zapłaci? Będziemy ubiegali się o różnego typu wsparcie finansowe w różnych instytucjach. No niewątpliwie też poprosimy o zbiórkę wśród organizacji, które wspierały nas do tej pory, a przypomnę, że to były wszystkie organizacje związane z wojskiem, były żołnierzy, byłych pilotów. I tutaj dotychczasowe wsparcie w ubieganiu się o dostanie tych samolotów tu jest bardzo istotne. Bardzo serdecznie dziękuję tym stowarzyszeniom bo po raz pierwszy się tak zdarzyło, że jeden podmiot czy, czy jedna, jeden starający się dostał cztery samoloty naraz, tego jeszcze nie było. Niektórzy, jak to w Demlinie mówili, słyszeli o dwóch, słyszeli, ale nie pamiętają, natomiast czterech jeszcze nikt nigdy nie dostał. Nam się to udało. E, ogromne zadanie było przygotowanie dokumentacji całej i z uzasadnieniem odpowiednim w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo. Któro, który to, które to rozstrzygnięcie komisja podjęła w ubiegłym roku, przepraszam, w tym roku, bo w tym roku bo w było nie brak było rozstrzygnięcia tego naboru. Staraliśmy się ponad dwa lata o te samoloty, chociaż sam projekt rodził się w głowach już kilkanaście mhm. lat. temu. jasne, a to wróćmy jeszcze do tych kosztów. Ile? Bo tego pan nie tak, powiedział. Sama konstrukcja, sama konstrukcja mm, to jest około pół miliona złotych na tą chwilę, choć tutaj nigdy nic nie wiadomo, co no będzie przy tej za chwilę. To, tak, tak, to ciężko. Tak, natomiast około pół miliona sama konstrukcja, no, wartość samolotów to jest na, na pewno powyżej miliona złotych. I samoloty dostaliśmy za darmo. Samoloty za darmo, tak. A czy miasto będzie partycypować w tym projekcie w jakiś sposób? Czy, czy jest już zgoda władz miejskich? Zgoda na lokalizację jest, bo mamy decyzję lokalizacyjną na właśnie Narodowych Sił zbrojnych. Natomiast Będziemy występowali oczywiście do miasta, jeżeli miasto zechce wesprzeć, to e, będzie bardzo miło, że miasto też ma w tym swój udział. Mhm. Mówił Pan o tym, że ludzie będą chcieli sobie robić z tym, e, na, na tego pomnika zdjęcia. W jaki sposób mają to zrobić, jak tam jest tak ruchliwe rondo? E, tam przejście dla pieszych jest e, pe, pewnym wyzwaniem już, a co dopiero e, roztargniony e, nie wiem, e, amator fajnej fotki na Facebooka. Mhm w pasie rozdzielającym od północnej strony czyli od Michałowa od strony Michałowa w pasie rozdzielającym dwa pasy jezdni będziemy starali się o takie wyniesienie z barierkami oczywiście i tak dalej które zabezpieczy tych właśnie wszystkich którzy chcieliby zobaczyć od frontu E, tą konstrukcję i, i niejako e, spowoduje to, to bezpieczeństwo właśnie, że, że ci ludzie nie będą tam e, wokół tego ronda e, cho, sobie chodzili, tylko po prostu będzie to jedno miejsce, gdzie oni tam będą mogli e, sobie wejść i zrobić zdjęcie. A nie boi się o panu bezpieczeństwo kierowców, bo e, jadąc, e, no wiadomo, to jest coś, co dystraktor taki typowy, bo często, to jest coś, co tak. zwraca uwagę. Często, często słyszę ten argument. A jeszcze zanim była, nie było obwodnicy yy, yy, zachodniej Radomia, yy, rozmawiałem z Wydziałem Ruchu Drogowego na ten temat. No oni właśnie podnosili, że to będzie rozpraszało kierowców. No teraz jest obwodnica, główny ruch jest przeniesiony tam. Niemniej jednak zawsze używam też tego argumentu. Otóż na rondzie De w Paryżu jest, pon, o przynajmniej 10 pasów wokół, kilka ulic bardzo ruchliwych, które doprowadzają ten ruch do tego ronda, a na środku stoi co? Łuk triumfalny. Łuk triumfalny, dokładnie. I wszyscy jakoś sobie radzą. Nie sądzę, żeby Polacy byli gorszymi kierowcami niż Francuzi. No dobrze, to zostawmy na razie ten pomnik. Porozmawiajmy o innych tematach. Sondaże ostatnio się pojawiły i bardzo ciekawy sondaż, bo we wszystkich tych sondażach prawo i sprawiedliwość traci. Czy to jest tak, że drożyzna zamiast opozycji pokona partię rządzącą? Nie, ja myślę, że to jest tak zmienne, jak sinusoida. Dziś jest taka sytuacja za pół roku będzie zupełnie inna. W demokracji ludowej takie rzeczy są bardzo zmienne i społeczeństwo reaguje dzisiaj na te rzeczy tak, jutro inaczej. Drożyzna niewątpliwie ma swój wpływ, ale ta drożyzna jest spowodowana no, błędami, moim zdaniem, zdaniem, ekonomicznymi popełnionymi w wielu krajach, nie innymi europejskich, tak, czyli dróg pieniądza i tak dalej. No ale trzeba pamiętać też, że Koszty związane chociażby z całą energetyką, tak? koszty, czyli ten podatek ekologiczny, czyli emisja dwutlenku węgla, którą zgodziliśmy się przed wielu laty oddać w ręce spekulantów, którzy to na giełdach handlują, tym, że towarem można powiedzieć, tak, czyli tą emisją, i za tą emisję musimy słono płacić, tak? Kiedyś sprzedawaliśmy e, możliwości tej emisji, dzisiaj musimy to za te, które mamy bardzo dużo płacić, no i, i to jest efekt tego wszystkiego. E, tak jak spekulacja jest na giełdach e, surowcami energetycznymi, e, bo to nie jest tak, że to dzisiaj tak naprawdę płacimy, tylko to, my płacimy za perspektywę, tak? Czyli jeżeli perspektywa e, jest taka, że zdrożeje coś za tam kilka Miesięcy, bo tych dostaw jeszcze nie ma, tylko te dostawy mówimy o tych dostawach za kilka miesięcy. To reakcje są rynków takie, a nie inne. No i mamy suma summarum to, co się dzieje, a koszty, do tego koszty związane z opodatkowaniem tego mhm. wszystkiego i tak dalej, no to odbija się to wszystko na kieszeniach każdego z nas. I na koniec sytuacja na Białorusi, czy w zasadzie na granicy z Białorusią, ucichło troszeczkę, widać. O, panie, e, to jest koniec tego nie, konfliktu. Nie, żeby mówić o Białorusi, to trzeba troszeczkę chociaż znać historii Białorusi. Czy tego terytorium dzisiaj zwanego państwem białoruskim? Otóż przypominam, że to była środkowa część Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawie niezamieszkana. Tam dopiero królowa Bona robiła porządki, cywilizacje i tak dalej, i tak dalej. Zasiedlała te tereny. Do rozbiorów rzeczywiście to terytorium było podczas Unii z Litwą, czyli podczas funkcjonowania Rzeczpospolitej.

To terytorium rzeczywiście było bardzo trudne. Mamy minutkę, więc może przejdźmy Dobrze. do współczesnych czasów. Króciutko tylko. Mhm. Podczas zaborów rusyfikacja, po pierwszej po wojnie z Bolszewikami, zachodnia Białoruś i wschodnia Białoruś, na, zachodnim, na wschodnim Białorusi Republika Białoruska, to Lenin zrobił Republikę Białoruską, na zachodniej Białorusi, czyli w tej polskiej części, piąta kolumna właśnie robiona przez komunistyczną Rosję, później Niemcy, w 1939 roku od października 1939 ta część ludności, która była po naszej stronie jeszcze, czyli pod zaborami, przepraszam, pod okupacją niemiecką mogła ta ludność się przemieszczać do Republiki Białoruskiej właśnie tej radzieckiej. Później operacja Barbarossa, wielkie zniszczenia. Jak to się w 1945 wielka czystka, ponieważ część tej ludności była dobrze, dobrze przyjmowała Niemców w 1945 wymiana ludności, napływ Rosjan z głębokiej Rosji i tak było do, do upadku, do rozpadu Związku Radzieckiego. Ja tam byłem ponad 20 razy służbowo przed i po upadku, później wielokrotnie prywatnie i znam ten kraj dość dobrze i znam tą ludność dość dobrze i to poparcie, które tam jest w tej chwili do Łukaszenki, dla Łukaszenki to, to nie jest fałszywe poparcie. Ja myślę, że ono gdzieś jest na poziomie 60-70%, bo to, co się działo w ubiegłym roku po wyborach, to, czy, to najlepiej pokazuje, tak? że wschodnia Białoruś inaczej, zachodnia Białoruś, czyli ta jedna trzecia terytorium, zupełnie inaczej. Tak? Większość popiera y, y, Łukaszenkę. Mimo wszystko, większość popiera Łukaszenkę, y, choć nie zgadzają się z warunkami ekonomicznymi życia y, na Białorusi. No, albo dzisiaj. Jest I nie zajmują się, Rosją, te protesty, się i, Europą. No. I stąd te protesty. Większość jest, y, czuje się y, związana bardziej z Rosją, na pewno niż z Europą. Y, Teraz co na granicy? na granicy, to jest to to wszystko, tylko, bo już kończymy. wszystko rozgrywka. Na pewno nie chodzi tutaj wyłącznie o Polskę i o jakiś konflikt z Polską, bo w niczym interesie jest robienie jakiejś agresji na Polskę. Tu chodzi na pewno o Unię Europejską i na pewno chodzi o Ukrainę, co jest, że tak powiem, niejako odwróceniem uwagi od tego, co być może się tam zdarzy, o czym już przestrzegają służby wielu krajów. I tu stawiamy kropkę. Mm. Jarosław Kowalik, Samorząd Obywatelski był moim państwowym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.